Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jak słuchać, żeby usłyszeć? Trzy poziomy słuchania. Słyszenie nie trzyma świata na dystans. Oczy mają powieki, dla uszu nie ma żadnej ochrony. Słuchanie jest zmysłem ekstremalnego zaangażowania, jak mówił Wilhelm Welsch, niemiecki historyk sztuki, filozof. Czym jest tak naprawdę słuchanie, głębokie słuchanie? Tego terminu pierwsza użyła Pauline Oliveros. Jest to artystka, która praktykowała, proponowała słuchanie siebie, swojego ciała, dzięki czemu miała się wykształcać umiejętność nasłuchiwania. Nasłuchiwanie sugeruje stan wytężonego słuchania, ogniskowania uwagi. Słyszenie jest fizycznym narzędziem umożliwiającym postrzeganie rzeczywistości. Słuchanie natomiast jest to rodzaj uwagi, który skupia się na postrzeganiu rzeczywistości, ale też dostrzeganiu psychologicznych kontekstów. A jeśli nie wiesz, czy potrafisz nasłuchiwać i słyszeć w ogóle, to możesz poddać się specyficznemu badaniu. Pomoże Tobie w tym utwór. Poniżej będzie opisane, jaki to ma być utwór. Włącz go i zobacz, na ile potrafisz usłyszeć. Wytrwaj do końca. Jestem ciekawa Twoich spostrzeżeń. Daj znać w komentarzu, jak Tobie poszło. A dlaczego przestajemy słyszeć? Otaczamy się bodźcami, tak dźwiękowymi, jak i wizualnymi i informacyjnymi. Nieustannie przebywamy w tymże środowisku. Zapytaj się siebie, co robisz, kiedy przychodzisz z pracy? Czy przypadkiem nie włączasz muzyki, filmu, serialu, a być może scrollujesz media społecznościowe? Czyli nadal jesteś w kontakcie z bodźcami, nadal je odbierasz i nie odseparowujesz się od nich. W troskę o siebie jest wpisane to, żeby zadbać o to, co dla mnie jest ważne, czego chcę i czego potrzebuję. Czasem trudno nam jest dotrzeć do tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. I można sobie wyobrazić, że te rzeczy, które otaczają nas, te problemy, wyzwania, trudności, to są takie niteczki, które przeciągają nas w różnych kierunkach. I tu na przykład jest praca zawodowa, tu niezałatwione problemy urzędnicze, tu są jakieś sprawy rozwoju osobistego, tu są problemy dotyczące dzieci, problemy dotyczące związku, problemy dotyczące naszych rodziców i wszystko nas przeciąga w różne strony, powodujące wewnętrzne napięcie i stres. I przez to być może nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, co tak naprawdę my potrzebujemy dla siebie. I jeżeli chcemy zadbać, zatroszczyć się o siebie, to czasem potrzebujemy odciąć się od tego, co nas tak naprawdę przyciąga i zasłania nasze faktyczne potrzeby. Więc można, mam nadzieję, że codziennie, a jeżeli nie, to czasem, wziąć takie wirtualne nożyczki i poprzecinać te niteczki, które przeciągają nas w różnych przeciwległych kierunkach, aby uwolnić się od tego, co nas odciąga od siebie samych. Jeżeli chcesz słuchać innych, to najpierw musisz posłuchać siebie. Co potrzebujesz, żeby odpocząć? Jakie myśli, okoliczności, działania, czynności działają na ciebie kojąco? Czego potrzebuje twój umysł, aby odpocząć? Czego potrzebuje twoje ciało, aby się zrelaksować? Daj to sobie. Posłuchaj siebie i ofiaruj dzisiaj, a może w najbliższym czasie, sobie coś dobrego. Kiedy zaopiekujesz się sobą, dasz sobie to, czego potrzebujesz tak często, jak potrzebujesz, a mam nadzieję, że to jest możliwe, choć w małym procencie, będziesz gotowy na to, żeby dać komuś innemu. Bo słuchanie to dawanie uwagi. Są trzy poziomy słuchania. Pierwszy poziom słuchania to pełne zaabsorbowanie swoją osobą. Czyli przekazanie informacji, zaprezentowanie swojego stanowiska albo przekonywanie kogoś do swojej racji.
kiedy ktoś mówi, nie podążasz za jego słowami, za jego tokiem myślenia, tylko konstruujesz w głowie odpowiedź albo pytanie, które zaraz zadasz. W pierwszym poziomie słuchania nie odnajdujemy czegoś takiego jak akceptacja dla drugiej osoby czy empatia. One po prostu nie występują. Najważniejsza jest osoba, która nadaje komunikat, a druga osoba jest tylko konsekwencją tego, że mówisz, a w takim razie, jeżeli mówisz, to nadajesz do kogoś. W pierwszym poziomie słuchania może dochodzić do konfliktu, niezrozumienia, ze względu na to, że w centrum zainteresowania osoby, która nadaje komunikat, jest ona sama. Czyli nie rozumie tematu, nie rozumie intencji osoby, która do niej przychodzi i nie potrafi usłyszeć tego, co ta osoba chce powiedzieć. I tutaj przykład, kiedy osoba B jest na pierwszym poziomie słuchania. Osoba A mówi, nie podoba mi się nowy grafik. Osoba B mówi, wiesz, mi też się do końca nie podoba, ale nie było innej możliwości, żeby domknąć miesiąc. Będzie tak wyglądał, nie ma innej możliwości. W drugim poziomie słuchania najistotniejszy jest temat, który pojawił się pomiędzy dwoma osobami, które rozmawiają. Czyli ty, jako nadawca komunikatów, podążasz za swoim rozmówcą, dopasowujesz swój sposób rozmowy, jesteś bardzo aktywny, czasem potrafisz zadać pytanie, które otworzy twojego rozmówcę. W drugim poziomie słuchania, w centrum zainteresowania osoby nadającej jest temat. Jest dopasowanie do rozmówcy, jest zaciekawienie rozmówcą. Jest również możliwość rozwijania tematu, zadawania takich pytań, które mogą zmienić perspektywę. Nie ma udzielania rad. Przykład, w którym osoba B będzie osobą na drugim poziomie słuchania. Osoba A mówi, mam pomysł na zaktualizowanie naszej strony internetowej. Osoba B może odpowiedzieć, świetny pomysł. Jestem zaciekawiony, jak zostanie wykonane to zadanie. Jakie masz pomysły? Czyli jest zauważalne mocne zainteresowanie tematem, drugą osobą, oddawanie pola do wypowiedzi i nie dawanie rad. Trzeci poziom opiera się na relacji dwóch osób, które ze sobą rozmawiają. Są zatopione w rozmowie, zaangażowane w nią tak mocno, jak się tylko da. Nawzajem rozumieją swoje emocje, czytają je i dostosowują się do poziomu energii, jaki prezentują. A co więcej, jako osoba, która rozmawia, słyszę ryzyko, jakie się pojawia w związku z działaniami, które chce podjąć druga osoba. To, co można zaobserwować, umiejętne działanie ciszą, czekanie, aż druga osoba dokończy myśl, aż postawi kropkę. Nie wychodzimy poza to, co aktualnie się dzieje. Jesteśmy tu w tej rozmowie, w tym kawałku rozmowy, w tej myśli. Korzyściami z głębokiego słuchania jest to, że druga osoba będzie czuła się zauważona, bo będzie mogła dokończyć swoją myśl, będzie mogła zostać zapytana o rzeczy, które są dla niej istotne, że będziecie razem w temacie, który dla niej na tą chwilę jest bardzo absorbujący. Będziecie mogli razem wysycić temat i dzięki temu zobaczyć go z różnych perspektyw. Czasem inne słuchanie niż głębokie nie załatwia sprawy. Czasem nie przybliża nas do dobrej relacji z innymi ludźmi, a przecież na dobrych relacjach zasadza się każda firma, która zatrudnia więcej niż jedną osobę. Ale tak jak powiedziałam na początku, najpierw zacznij od relacji ze sobą, bo to jest gwarant tego, że będziesz mógł komuś innemu coś dać z siebie. Wtedy, kiedy zadbasz, zatroszczysz się o siebie. To, co jest kluczowe w głębokim słuchaniu, czyli w konsekwencji zrozumieniu drugiej osoby, jest dostrojenie się, dobry kontakt. Jednym z elementów dobrego kontaktu jest mowa ciała. I ona jest sama w sobie narzędziem. I tego narzędzia, umiejętności możemy się nauczyć na wielu różnych szkoleniach. Jednocześnie dobry kontakt, dostrojenie się i empatia to nie techniki, ale sposób bycia z innym człowiekiem. I tak jak narzędzi i technik możemy się łatwo nauczyć, bo działają one na poziomie podstawowym, to tak postawa osadza się na naszych przekonaniach
i nad nią trudniej jest pracować, ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Jednocześnie zmiany na poziomie postaw są zmianami głębokimi i mocno ugruntowanymi. Poznając trzy poziomy słuchania, możesz określić, na którym znajdujesz się najczęściej, a na którym chcesz się znajdować i co ważne, na którym chcesz się znajdować poziomie, z jaką osobą i w których sytuacjach. Możesz zobaczyć, czy jesteś w stanie w ogóle znaleźć się na trzecim poziomie słuchania, który przybliża Ciebie do osób, z którymi chcesz być blisko, które chcesz zrozumieć. Dziękuję za dziś. Lajki chętnie przygarnę sobie też. Udostępniajcie, gdzie się da, bo wydaje mi się, że słuchanie trochę szwankuje w ostatnim czasie, więc czy Twojemu przyjacielowi, znajomemu, rodzinie i koleżankom nie będzie potrzebny ten materiał? Sprawdź. I nieustająco życzę przyjemnego dnia. Pomoże Tobie w tym piosenka.